sobotę Lech na stulecie klubu zagra z Jagiellonią. Najpierw jednak w piątek Warta Poznań na wyjeździe zmierzy się z Zagłębiem Lubin. Podopieczni Dawida Szulczka grają ostatnio nierówno. Świetne mecze jak ten z Górnikiem przeplatają z wpadkami jak ta z Termaliką. To nie jest tak, że tylko jedna osoba bramki zdobywa i jedna osoba bramki traci, tylko zdobywa je Warta i traci je Warta. Myślę, że to nie straty bramek i liczba sytuacji przeciwników była dla nas wyzwaniem, tylko wyzwaniem było to, żeby te sytuacje stwarzać i zdobywać bramki, bo jeśli chodzi o tabelę bramek straconych, to tutaj jesteśmy w czołówce tabeli. Odwrotnie sytuacja wygląda ze zdobytymi. Warta jest pod tym względem najgorszą ofensywą w lidze. Ewentualne bramki w meczu z Zagłębiem będą bardzo ważne, ponieważ Miedziowi mają tylko punkt więcej od Warciarzy. Zatem ten mecz ma dodatkowe znaczenie w kontekście walki o utrzymanie. Trzeba się koncentrować na tym, żeby po prostu te punkty zdobywać, nie patrzeć o brakuje nam 12, 13, 10, bo nie na tym to polega. Róbmy powoli każdy krok, a zobaczymy, co z tego wyniknie na początku maja. Wtedy już będziemy mogli też bardziej liczyć, analizować. Wtedy już też będzie można oglądać się za plecy, jak jest tam 2-3 kolejki do końca. Lepiej tego nie robić wcześniej, bo jest to niebezpieczne metodą małych kroków. Najbliższym krokiem będzie piątkowy mecz z Zagłębiem. Miedziowi nie przegrali od 4 kolejek. W tym czasie 2 mecze wygrali i 2 zremisowali, co pozwoliło im nieznacznie oddalić się od strefy spadkowej. Zagłębie jest silne jako drużyna. Nie ma aż takich jednostek. Oczywiście jest groźny Doleżal, który jest bardzo silny, dobrze się zestawia. Jest groźny w polu karnym, jest Patryk Krzyż, który jest szybki, ma dobre uderzenie z lewej nogi, natomiast bardziej patrzymy przez pryzmat typowo drużynowy, bo jako drużyna oni są silni. I jako drużyna zrobią wszystko, żeby Warciarze wracali w piątek z Lublina z pustymi rękoma. Początek meczu inaugurującego 26. kolejkę o godzinie 18.00.